ciężko maszerować aż tak. I szanowni państwo, już do nas przybywają na czele dowódca uroczystości druh Mikołaj Mikorzewski. Oprawę muzyczną zapewnia orkiestra Tenta Szemkowa pod dowództwem tambur majora Krzysztofa Sadolnego. Na przodzie dziecięca drużyna OSP Sobiałkowo, utworzona w 2024 roku. Aktualny stan liczbowy GDP to 22 członków. W tym roku podczas międzygminnego zastrzyku strzeleckiego najmłodsi złożyli ślubowanie oraz zostali pasowani na członków GDP Sobiałkowo. Poza działalnością szkoleniową, w trakcie której pracują nad sprawnością motoryczną i fizyczną, członkowie DDP biorą udział w uroczystościach zorganizowanych przez lokalną społeczność. Członkowie DDP także częścią ekipy tworzącej grupę szkoleniową z zakresu udzielania pierwszej pomocy zarówno w środowisku szkolnym, jak i lokalnej społeczności. Opiekunami DDP są druh na Wioletta Kupczyk, druh Jakub Kupczyk. Następnie 10. drużyna pożarnicza OSP Cyrekwica. Rok założenia 2024, aktualna liczba członków 13. Jak napisali, nasza drużyna, 10. drużyna pożarnicza nie jest jeszcze, nie ma żadnych osiągnięć. Co nie do końca chcemy wierzyć. Posiadają moderowanie koszerowe oraz hełmy oraz znaczki zawodowo-sportowe. Opiekunami 10. drużyny pożarniczej są druh Krzysztof Kuczerwa, druh Bartosz Grobelny, druh Robert Pawlicki, druh Anita Kruszewicka. DDP OSP Ustrzanów, utworzona dokładnie 18 lutego 2023 roku. Stan liczbowy DDP 26 osób. Ta młodziutka drużyna dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym posiada kompletne stroje koszarowe, koszulki na krótki rękaw oraz sprzęt, hydronetkę, węże W25, prądownicę oraz rozdzielacz. Zajęcia odbywają się w systemie co 2 tygodnie. Zorganizowano również wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, ognisko integracyjne wraz z rodzicami. Dzieci miały okazję zobaczyć zawody sportowo-pożarnicze gminy Ustrzanów. Opiekunami DDP są druh ta Karolina Zawisła, druh Paweł Adamkiewicz. Dziecięca drużyna OSP Cielcza, rok założenia 2020, aktualna liczba członków 46. Dziecięca drużyna pożarnicza OSP Cielcza to grupa młodych entuzjazmów Straży Pożarnej, którzy aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności oraz w działalności ochotniczej Straży Pożarnej w Cielczy. Głównym celem drużyny jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania podstaw odpowiedzialności i współpracy zespołowej. Drużyna uczestniczyła m.in. w Międzynarodowej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych w Wieruszowie, w halowych zawodach dziecięcych drużyn pożarniczych w Polskiej Cerkwi, a od 4 lat w zlocie czerwonych samochodów w Poznaniu. Opiekunami są druh Magdalena Walczak, druh Iza Replewicz. Nie wiem. Nie przyszła i nigdzie. Krzykos, reprezentującą powiat Śrecki, gminy Krzykosy. Wielkie brawa dla nich.
I kolejny cel wyrzutu. Myślę, że tutaj też podeślemy zawodników polskiej reprezentacji tej gromadnej, żeby się troszkę podszkolili u tej celności. Ona ma 7 lat? Za tydzień 7 lat. Drużyna Szczelczy pozuje przy Zniczu. A, nie byłbym sobą, gdybym nie zapozował sobie z nimi. Dziękuję bardzo. Mój kolega Mateusz nie wie co traci. Może się jeszcze na coś załatwić. Raz, raz. Dołączę do siebie, Kuba. Głos ze światów, proszę Państwa. I pięknie, celny rzut drużyny Sobiałkowa, ostatni zawodnik pokonuje linię mety. Wielkie brawa, przepraszam bardzo. Nie Sobiałkowa, co ja opowiadam, Dobromierza. Wielkie brawa, konkurencja sprawnościowa zakończona. Powodzeniem, za chwilę udadzą się na ćwiczenie bojowe. Tymczasem na torze do sztafety pożarniczej prezentuje się nam EDP z Karolewa. Tunel, proszę Państwa, jaka sprawność, jaka szybkość w pokonywaniu. Już zawodnik jest na drugiej stronie. Prądownica przekazana. Kolejna przeszkoda. Slalom, rewelacyjnie. DDP Krzykosy na mówstrze. Wielkie brawa dla drużyny z Krzykos. Dobromierz Płomyk i za chwilę ćwiczenie bojowe. Czuję, że tutaj będzie meldunek złożony sędziemu przez dowódcę. Za chwilę ruszamy. Karol zakończył ćwiczenie na sztafecie. Czy drużyna z Dobromierza tradycyjnie zdjęcie przy Zniczu? Oczywiście. Panie Adamie, prosimy. Prosimy. Tradycyjne zdjęcie przy Zniczu Olimpijskim. Zmiana telefonu, aparat. Dziękujemy pięknie, idźcie odpocząć. Brawa wielkie dla Was. Proszę Państwa, oni nawet nie są zmęczeni. Mówią, żeśmy ładnie wczoraj nie wyszczyli. Bardzo nam miło. Przekosy ukończyły właśnie sztafetę. Wielkie brawa dla nich. Na to, że sprawnościowym dzielnie walczy drużyna Karolewa. Przekosy na to, że sprawnościowy Karolew na bojówce. A tymczasem na puszczy witamy DDP Robaczy. Powiat Kościański, gmina Śmigiew. Brawo! Na
Nie, no. Chyba to coś chciałaś. Nie, pani Violeta. 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 Jest doping, jest i celny rzut, brawa. Drużyna z Karolewa przygotowuje węże do ćwiczenia bojowego. Sędziowie zaraz dadzą znak do startu. Nie wystartuje. Zabijcie się na ręce, ale uznali. Brawa dla DDP z Robaczyna, zakończona konkurencja mistrzów. Za chwilę przejazd naszego sztabu DDP z Robaczyna, który się zapomniał odstrzymała, że sprawdzimy szybkość i umiejętność. Wiemy, że dzielnie trenowali, wiemy, że poświęcili na początku, także wydarzyli wielkie brawa dla nich. Drużyna z Krzykos. A to ze sprawnościowy drużyna Karolewa za chwilkę rozpocznie ćwiczenie bojowe. Zawodnicy gotowi, sędzia startowy wystartował i ruszyli. Białorodzewski, linia główna już pięta, linia szkica właśnie się stanęła. I już za momencik pierwsza rota do tarczy, druga do tarczy. Ale chodź tu, gdzie jesteś? Kapelusik ładny! Pięknie zadanie wykonane, wielkie brawa dla drużyny z Karolewa. Witam, 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 serdecznie, witam, 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 witam. Tymczasem na dniu, na ćwiczeniu musztry meduje się dziecięca drużyna pożarnicza z Goliny, reprezentująca powiat jarocinski, gminę Jarocin, czyli tutaj ta bliższa wiedza, jak już wcześniej mówiłem. Za chwilę pokażę musztrę. Drużyna
Kolejna dzielna się na stafecie płotem, dlatego że wynikać nie wyrzuca. Rozumiem, że to wyrzucała będzie połączone za sumę pachołem. Brawo za sumę konkurencja dla końcowa. Dziękujemy pięknie. Chwila odpoczynku, prawie wyrzucie po ogniwie. Przewodniczący komisji sędziowskiej, któremu oddaję głos i który ogłosi wyniki dzisiejszej olimpiady. Witam wszystkich, bardzo dziękuję za fair play, za to, żeście byli przygotowani. Wszystkie drużyny spisały się znakomicie. Odbyły się burzliwe dyskusje w jury i podjęliśmy jednogłośną decyzję, że wszystkie drużyny zdobyły pierwsze miejsce. Brawo dla was wszystkich. Taka olimpiada tylko cieszy. Wszyscy wygrywają, moi drodzy. Co to się dzieje? No i doping jest najważniejszy! Obudzili się kibice. No teraz! Nie przedłużamy. Mateusz, myślę, że możemy... Tak, minuta dla zawodników i kibiców. No to jest doping jest dzisiaj fenomenalny, moi drodzy. O wręczenie nagród serdecznie prosimy zastępcę burmistrza Jarocina, pana Łukasza Witczaka, w asyście przewodniczącej Rady Miejskiej, pani Marty Zaworskiej. Prosimy pana starostę Jarocińskiego, Mariusza Stoleckiego. Druha Grzegorza Marszałka, w asyście prezesa OSP Cielcza Krzysztofa Frąckowiaka. Fundatora nagród pana Juliana Zegara. Drucha Mariusza Rogę, drucha Eugeniusza Tyrakowskiego, starszego brygadiera Tomasza Krawczyka. I moi drodzy, z racji, że wszyscy wygrali, wszyscy zajęli pierwsze miejsce, to pozwólcie, że będziemy po kolei wyczytywać tak, jak startowaliście. Dlatego zapraszam pierwszą drużynę po odebranie nagród. Dziecięcą drużynę pożarniczą Sobiałkowo. Wielkie brawa dla nich, zapraszam całą brawa, drużynę tutaj. Wystąpienie bym poprosił i o wręczenie nagród. Za zajęcie pierwszego miejsca oczywiście. Krzykosy! Krzykosy, zapraszamy! Powiat Śrecki, gmina Krzykosy. Thank you.
gdy nie ma chłopa. I pamiątkowe zdjęcie. Jeszcze tego ściślając, zawodnicy rozmawiali również mają przygotowane małe podarunki. Ale myślę, że to wręczymy po tutaj głównej dekoracji. Także nie bójcie się każdy inaczej. Pustymi rękami nic nie wyjdzie. Dziękujemy bardzo. Edek, trzy kosy. A ja, moi drodzy, zapraszam dziecięcą drużynę pożarniczą Robaczy. Powiat Mościański, gmina Szmigiel. Bye.